Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz w 5 to go, właściwie tam wyszedłem z kawiarni, zakupiłem taką kawę, kafe latte. Będę sobie tutaj dzisiaj spacerował, do Was opowiadał i zobaczycie, o czym będzie. Może się trochę domyślicie z tytułu tego filmu, nie wiem jeszcze, jaki on będzie, muszę wszystko zaplanować, ale film będzie o tak zwanym hejcie. Nie wiem, czy to można nazwać już hejtem. Ja myślę, że to już można nazwać jawnym przestępstwem, jakie się dokonuje poprzez ludzi, którzy czują się bezkarni i czują się anonimowi, ale ja uważam, że nikt nie jest anonimowy i chcę opublikować czyjś wizerunek w tym dzisiejszym filmie. A jeżeli ktoś z oglądających będzie miał problem albo sam zainteresowany, to ja już się będę z tym zmierzał. I wara wszystkim od tego. Zapraszam Was na dzisiejszy film z cyklu Poniedziałkowe Rozmowy przy kawie. Przystanę sobie tutaj w tym miejscu. Wyświetli Wam się zdjęcie i to jest zdjęcie wiadomości. Wiadomości na Messengerze. To jest wiadomość. Napisał ją Przemysław Kratz. Jeszcze raz, Przemysław Kratz. Nikt nie jest anonimowy, drogi Przemku. Przemysław Kratz. I ja nie wiem, czy czytać tą wiadomość, czy wy sobie to przeczytacie. Może to przeczytam, żeby tak trochę wybrzmiało, nie wiem. I ta wiadomość w ogóle została wysłana do kogo? Do polskiej mamy w USA. Kasia podzieliła się tą wiadomością ze mną. Chciała pokazać, jacy ludzie są, jacy ludzie mogą być i jacy ludzie mogą, nie wiem, oglądać filmy na YouTubie i czuć się bezkarni. Taką właśnie osobą jest Przemysław Kratz. Ja mam zezwolenie, od razu mówię, od Kasi na nagranie tego dzisiejszego filmu i na wyświetlenie właśnie tej wiadomości, żeby nie było żadnych wątpliwości. Nie mam zezwolenia od Przemysława Kratza i mam na to wyjebane. Ale napisał tak: weź se kurwo tego czarnucha do blecha wrzuć. Nie wiem, co to jest blech. Szmato kurwo się publicznie jeszcze pokazujesz, żeby cię kurwo tam zajebali i tego czarnego cfela. To napisał Przemysław Kratz. Ja sobie muszę teraz tak założyć rękawiczkę, wezmę sobie kawę, kawę latte moje, tak, i będę tutaj spacerował i to teraz komentował. Nie wiem, od czego tak właściwie zacząć, tak? Rozmawiałem z Kasią w tym temacie i to jest takie bardzo przykre, że ludzie, nie wiem, czują się faktycznie tacy, że mogą wszystko, że jak, nie wiem, napiszą komuś po prostu tego typu wiadomość, to że to może zostać tak po prostu przemilczane albo ten. Jeszcze Kasia chciała mu może i nawet odpisać coś, ale on od razu z góry ją zablokował. Od razu ją zablokował, trufel, żeby nie miała możliwości odpisania jemu. Ponieważ no tak to zrobił, tak sobie to wymyślił. I Kasia nie może go wyszukać nawet na Facebooku, na twarzu książce. Ale ja go wyszukałem. I wyszukałem też jego żonę, która jest na tym zdjęciu razem z nim, bo oni są razem na tym zdjęciu profilowym. Jolanta Kratz. Następna. Wielbicielka patostreamera? Nie wiem, patomessengera? Jak nazwać takiego człowieka? Ale co wam chciałem powiedzieć? Dlaczego ja robię ten film? Robię ten film, bo mam nadzieję, że on dotrze do Przemysława Kratza. Że to dotrze do niego i że dotrze to do ludzi, którzy go znają, z jego otoczenia. Ja specjalnie nawet zatytułuję, gdzieś jego imię będzie w tytule tego dzisiejszego odcinka. Przemysław Kratz. Żeby wszyscy wiedzieli, że Przemysław Kratz nie jest anonimowy i że Przemysław Kratz pisze tego typu wiadomości, za które można odpowiadać prawnie i pójść do pierdla. No, w tym kraju, jakim jest Polska, ludzie zostają skazani bardzo często za to, co zostanie powiedziane przez nich. Oczywiście nie wiem, jak będzie z Przemysławem Kratzem, bo z tego, co pisze na jego facebookowym profilu, to mieszka gdzieś w Anglii. Mieszka gdzieś w Anglii, tak? Więc no, może być ciężko. Ja mu wysłałem zaproszenie na Facebooka i wysłałem wiadomość na Messengerze. Wiadomość taką dla niepozoru. Tu wam się może to wszystko gdzieś wyświetli. Będą screeny jakieś, które będę dołączał do tego dzisiejszego filmu. No ale Przemysław Kratz nie odpowiedział, bo mnie nie zna.
nie zna, wiadomość pewnie trafiła do folderu inne. I jak to jest, że Przemysław Kratz wie, że ta sama wiadomość do folderu inne musiała trafić do Kasi, która zobaczyła tą wiadomość od niego, mimo że on ją zablokował, a on z tego samego folderu inne nie odczytuje wiadomości ode mnie. Bo może by coś odpisał, albo bym widział, że jest odczytana ta wiadomość, nie wiem. Ciężko jest mi stwierdzić. Przemysławie Kracu, dobra. Chwilę przerwy na kawę, bo żeby mi nie wystygła, jest naprawdę dobra. Tak jak wspomniałem na początku tego dzisiejszego filmu, wizerunek Przemysława Kraca, jego imię i nazwisko w pełni będzie opublikowane. Tutaj nawet będzie na miniaturze jego zdjęcie. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Ja to będę powtarzał, że nikt nie jest anonimowy. I nawet taki pierdolony Przemysław Krac, który pozwolił sobie napisać tego rodzaju wiadomość, on też nie jest anonimowy. I będzie za to odpowiadał. I jak nie odpowie za to prawnie, bo prawdopodobnie tak się nie stanie, to niech odpowie za to po prostu swoim wizerunkiem w sieci. Ja będę udostępniał takie wizerunki, takich ludzi. Nie będę miał z tym problemu. Jak ktoś będzie chciał się sądzić ze mną, to bardzo proszę. Możemy... Wam się też nie podoba wizerunek Kraca? Tak? Mi też się nie podoba wizerunek Kraca, bo szczekają strasznie te pieseły. Język tej wiadomości to jest już rynsztok, albo nawet coś gorszego jak rynsztok. Takie 15 metrów mułu pod rynsztokiem. I to jest nie tyle jak wiadomość taka, która ma obrazić kogoś, ale wiadomość, która jest jeszcze w dodatku rasistowska. I nie wiem czemu ludzie mają właśnie taki problem z tym, że ktoś, jak już jest, ma partnera, kto jest, nie wiem, innego koloru skóry, to jakoś to tak razi w oczy. Nie ma. Przemysław Krac. Dlaczego ty masz z tym problem, Przemysław? Będę powtarzał jeszcze raz twoje imię i nazwisko. Przemysław Krac. Masz z tym problem? Tak cię to boli, Przemysław Krac? Kup sobie maść na ból dupy na przykład. Są takie maści i można sobie posmarować dupę i możesz sobie posmarować nawet jądra wokół, żeby cię też nie bolały. Bo może cię bolą jądra. Może żeś się nie zaruchał za dużo z Jolantą i akurat cię bolą jądra i nie wiem co. I nie mogłeś się trysnąć. Jak to jest, Przemysław Krac? Jak to jest, co? Będę się obrażał. Będę obrażał po prostu, bo nie da się robić tego w inny sposób po prostu, tak? To musi działać tak, że oko za oko, ząb za ząb. To tak musi działać. Takie jest prawo. Takie jest nasze prawo. My powinniśmy mieć takie prawo, że jak nie jesteśmy pewnych rzeczy w stanie wyegzekwować prawnie, to pewne sprawy powinny właśnie rozstrzygnąć się w naszych rękach. Ja to właśnie teraz robię. Ktoś się mnie może zapytać, a dlaczego? Albo dlatego, bo mi się podoba. Bo lubię Kasię, bo Kasia jest kimś dla mnie, no w sensie no bliskim, jako koleżanka, przyjaciółka z YouTube'a, mimo że się nie spotkaliśmy nigdy, ale nie pozwolę na to, żeby ktoś pisał tego rodzaju wiadomości do niej, czy też, nie wiem, komentarze nawet, o których było wiele dyskusji. Wiele robiłem też filmów na ten temat. Może wiele, no kilka. Wiele to jest zbyt dużo powiedziane, wiele, ale robiłem też filmy, zrobiłem kiedyś też żywca na temat właśnie komentarzy, jaki się pojawił. I co? I uważam, że trzeba o tym mówić. Trzeba takie rzeczy nagłaśniać i nie przechodzić koło tego obojętnie. Jeszcze chciałem dodać jedną rzecz, że widzicie, jak to jest, powiedziałem, że pewni ludzie zostali skazani za słowa, jakie powiedzieli, a taki suchy kawałek gówna dryfującego na wodzie, jakim jest Przemysław Krac, który wysyła tego rodzaju wiadomości, może się czuć bezkarny. I czuje się bezkarny, bo mieszka w jakimś pierdziszewie w Anglii i ciężko jest wyegzekwować pewne rzeczy od niego. Ciężko. Bo kto by się tym zainteresował? Firma ochroniarska? Polska policja? No nie sądzę. Jakby już takie wiadomości albo tego rodzaju treści trafiły do jakiegoś polskojęzycznego polityka, no to by ściągnęli ekstradycją nawet z Brazylii. Tak. W
wtedy by się zadziały takie rzeczy, wtedy by się wszystko dało, ale w tym przypadku, no to tak słabo to wygląda, nie? Polska policja. Słabo to wygląda, nie? Można wytoczyć, jak to się mówi, taki proces o zniesławienie, tylko jeszcze trzeba by wiedzieć, jak, gdzie Przemysław Kras dokładnie mieszka, tak? Żeby znać adres, żeby mu wysłać takie powiadomienie, tak? Ale zresztą nawet tu nie chodzi o proces o zniesławienie, to jest wręcz, jakbym to powiedział, nękanie. To jest nękanie. Nie tyle jak nawet zniesławienie, ale nękanie. Przemysław Krac zajmuje się właśnie nękaniem. On lubi sobie tak obejrzeć w internetach, w odchłaniach YouTube'a pewnego rodzaju treści różne. No i tak pisze później do ludzi, tak? Bo jest to człowiek, który mieszka w Anglii, który jest tam pewnie od 10-15 lat, nauczył się 5 słówek po angielsku. No i co? I pracuje gdzieś tam na jakiejś fabryce, tak? Przemysław Krac, pracujesz na jakiejś fabryce, no jakimś menadżerem to tam raczej nie jesteś, nie? Tylko robisz tam jakieś proste rzeczy manualne, no albo nie wiem co, albo siedzisz właśnie na jakimś beneficie, tak? To jest ta właśnie patologia taka, która wyjechała z Polski. To jest właśnie jedna z tych patologii, o której zrobiłem vloga, który ja już nie wiem, czy się pojawił, czy się dopiero pojawi. To jest właśnie ta patologia. Takie właśnie Przemysławy, Krace, stały na osiedlach, stały przy ławeczkach, popijały piwo i nękały innych. To jest właśnie taki Przemysław Krac, który stał gdzieś na osiedlu, jakimś polskim osiedlu, w jakimś polskim mieście, miasteczku, Pierdziszewie, gdziekolwiek on mieszkał wcześniej. No i tak się zachowywał, tak? A teraz wyjechał pewnie do Anglii, pobiera jakieś benefity, bo nie wygląda na człowieka, który by się pracą skalał. Nie wyglądasz, Przemysław, na człowieka, który chciałby pracować. Szkoda, że sobie nie napisałeś tam na profilu na Facebooku, szlachta nie pracuje. Są tacy ludzie, którzy tak piszą, tak? Bo są na tyle leniwi w życiu, że piszą tak właśnie, szlachta nie pracuje. Albo mogłeś sobie napisać tam tak, że po co się, jak to jest to takie ulubione polskie powiedzenie, tak? Nie narobić się, a się, nie, zarobić, a nie narobić się, tak? Zarobić, a nie narobić się. Mogłeś sobie tak też napisać. To by pasowało do ciebie, Przemysław Kras. Tak mi się wydaje. Jestem wręcz nawet przekonany. Widać tak po twoich oczach, po twoim spojrzeniu, po tej takiej puckowatej trochę buzi, że raczej do pracowitych ludzi to ty nie należysz. Do bystrych też nie. Do bystrych też nie. No chyba, że uważasz, że jesteś jak woda bystry w klozecie, no to może wtedy tak. To może tak. Woda w klozecie też jest bystra. I taką bystrą wodą w klozecie można by taki kawałek suchego gówna jak ty, Przemysław Kras, spłukać. No można by. Czemu nie? Przechodzę tutaj i zobaczcie, jaki biedny pies głodny gdzieś tam wyjada ze śmietnika suczka. Suczka, ale biedna, no normalnie. Nie mam żadnego jedzenia, bo mi jej dał. I ja wiem, że słowa, jakich ja używam w tym filmie, są brzydkie, uważane za wulgarne. Ja jestem taki wulgarny, tak? Przynajmniej na tym kanale. Jestem takim bydlakiem i uważam, że pewne rzeczy muszą być zaakcentowane w ten sposób. No bo jak ja miałem powiedzieć? Drogi Przemek, nie wolno pisać a ty nie wolno pisać takich wiadomości. A ty. Tak? Naprawdę tak? Jak się ktoś tu będzie oburzał, tak powinienem wziąć i nagrać ten film? Nie. Miłe gadanie, miłe wiadomości to są w TVN-ie. Odsyłam wszystkich, którym się to nie podoba, co ja mówię, tam właśnie. Włączcie TVN, wyłączcie myślenie. Tam już się pojawią eksperci, pojawią się tacy ludzie, którzy pomyślą za was w TVN-ie właśnie. W telewizji, Tusk Vision Network, następne TVPO, które się pojawiło, odmienione. I tam właśnie jest pełna kultura. Tu nie ma kultury. Przynajmniej czasami, tak? Czasami jest. Ale dzisiaj nie ma kultury, nie ma mowy o tym, żeby było kulturalnie w tym dzisiejszym odcinku. Poza tym jest poniedziałek. Kulturalne to są czwartki. W poniedziałki można mieć wyjebane na kulturę. I ja dzisiaj mam.
I właśnie nie chcę być kulturalny, chcę być ordynarny w tym dzisiejszym odcinku, w tym dzisiejszym filmie. Inaczej się nie da, bo miłe słówka nie działają. Nie działają miłe słówka, nie działają. A przynajmniej brzydkie słowa, takie wulgarne, one zawsze mają wydźwięk, mają taki właściwy wydźwięk i poruszają ludzi. Poruszają do różnego stopnia, że niektórym się to będzie podobało, co ja mówię, niektórzy będą bardzo rozczarowani, żeby nie powiedzieć wkurwieni i tak dalej. I to tak będzie działało. Na jednych tak, na drugich tak, ale taki jest właśnie mój przekaz. I taki właśnie ma być. Tam mi słońce bardzo przyświecało i tutaj już będzie lepiej spacerować i właściwie chyba podsumować ten dzisiejszy film, bo co tu więcej można mówić, tak? Nie chcę robić pewnych rzeczy na siłę. Ile filmy mają trwać, to tyle mają trwać. Generalnie chciałem powiedzieć na zakończenie, że są tacy ludzie właśnie, których coś boli, tak? Których coś uwiera, że ktoś ma takie, a nie inne życie, że ktoś się z kimś związał, że ktoś jest w jakiejś rodzinie mieszanej tak zwanej, tak jak to Kasia używa tego określenia. I to jest każdego indywidualna sprawa, indywidualne życie. Każdy, jeżeli się czuje szczęśliwy z tym, jak ma, z kim jest, to wara wszystkim od tego, wara. Przemysław Kras, wara, wara, wypierdalaj. Tak krzyczeli kibice do zawodników na meczach albo do sędziego, najczęściej jak popełniał jakąś niesłuszną decyzję zdaniem kibiców, tak? To taki tłum kibiców tak krzyczał. Ja też tak używam takiego stwierdzenia właśnie do Przemysława Krasa, bo nie da się inaczej, tak? Mówię, nie da się po prostu milusio, nie da się powiedzieć to ładnymi słowami. Tylko ordynalnie. Tylko tak. Tylko taki przekaz. Jeżeli ktoś pisze takie coś, jeżeli ktoś używa takich słów poniżej rynsztoka, bo to już jest rynsztok, to jest naprawdę jeszcze coś pięknego. Rynsztok to może być to, co ja dzisiaj mówię w tym filmie. Ale to, co napisał Przemysław Kras, to już jest poniżej jakiegokolwiek poziomu. Poniżej. To już jest poziom minusowy do potęgi jakiś. Nie ma takiego poziomu. Nie wiem, czy da się to po prostu jakoś określić. I ja specjalnie, tak jak powiedziałem na początku, powtarzałem to jeszcze kilka razy w tym dzisiejszym odcinku, udostępniam wizerunek. Udostępniam. Jest to kara. Jest to kara dla Przemysława Krasa za to. Kara. Udostępnienie jego wizerunku w sieci. Żeby ludzie wiedzieli, że istnieje ktoś taki, kto ma taką czelność, żeby robić tego typu rzeczy. Żeby ludzie to zobaczyli. Bo nikt nie jest anonimowy, Przemysław Kras. Nie jesteś anonimowy. A tym bardziej już się zrobiłeś mało anonimowy w tym dzisiejszym filmie. Ja bym sobie życzył, żeby ten film się wyświetlił bardzo dobrze. Żeby on trafił do ciebie albo do jakichś twoich znajomych. Żebyś ty go zobaczył. Suchy kawałku gówna, jak cię nazywałem. No, byłoby milusio wtedy. Oj, byłoby milusio. I żadne siły nie zmusiłyby mnie do tego, żebym skasował ten film. Żadne siły. Żadne siły. No chyba, że miałbym jakiś, nie wiem, prawomocny wyrok. Zobaczymy. Ale tak to sam tego nie zrobię. Chyba, że YouTube się pogniewa. Może. Nie wiem. Zobaczymy. Dobra. Tak to jest, moi drodzy widzowie. Kończę moją kawę. Wracam do domu już teraz. Film, tak jak mówię, niech będzie taką przestrogą dla innych, żeby ludzie nie czuli się anonimowi z tym, co robią. Bo może to być wykorzystane przeciwko nim. Ja jestem taką osobą, która lubi się pastwić i która lubi wykorzystywać tego rodzaju rzeczy, które bezpośrednio nawet mnie nie dotknęły. A dotknęły właśnie Kasię z USA. I tak to jest. I tak to jest. Jakby ktoś wysłał taką wiadomość do mnie, też bym zrobił taki odcinek. Też bym zrobił. I nie wiem, też bym opublikował wizerunek jakiegoś Przemysława Krasa bis na przykład. A czemu nie? Uważam, że tak trzeba. Uważam, że tak trzeba, że to jest po prostu mój obowiązek
mój obowiązek. Ten film to było coś, co mi przyszło pierwsze na myśl, żeby zrobić film o tym. Tak jak powiedziałem, zapytałem się tylko Kasi, czy ja mogę zrobić o tym film i pokazać tą wiadomość, którą otrzymałaś? Tak, możesz. No to jak mogę, to właśnie dlatego taki film powstał. I tyle. Zachęcam Was do komentowania, subskrypcji tego kanału. No i co więcej, łapki w górę i widzimy się w następnych vlogach, filmach. Znowu przechodzę koło psów, które nie lubią wizerunku Przemysława Krasa i ujadają. Nie no, one ujadały teraz, bo widział innego psa idącego z pewnym panem. Dobra, ale pośmiać się można trochę, podśmiechujkować. Jak na przykład z takiego chujka, jakim jest Przemysław Krac. Tyle z mojej strony. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa. A Ty, Przemysław, możesz się czuć znieważony. Mam nadzieję, że tak będzie.